Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry The Long Dark na intruzie. Zrobiłem sobie parę owsianek w międzyczasie, zanim wyruszymy. Tam zostały mi 3 porcje, także musimy zdobyć jedzenie, żeby tutaj robić sobie nowe rzeczy. Gdyż ponieważ nie mamy co jeść, dlatego trzeba coś upolować. No, to jest mus na tą chwilę. Także wyruszamy w poszukiwaniu jedzenia. Mamy tutaj łuk i 3 strzały. I mam nadzieję, że coś znajdziemy. Zimno się robi. Zimno jest. Minus 12 stopni. Także lecimy w poszukiwaniu jelenia. Najlepiej by było. O, jeszcze wilk. Dobra, mamy wilka. A czemu mi jedną strzałę pokazuje teraz? Mam dwie, dobra, a jedna jest. No teraz dwie, dobra. Nie wiem dlaczego. Tam jest kolejny wilk chyba. Się robi zimno. Dobra, tamtego wilka. Ale tu jest kolejny wilk, trzeci. Kurde, co tu tyle tych wilków? Dobra, może by przyszły za mną. To bym zabił je tu wszystkie w jednym miejscu. Dobra, chodź. To bym miał 3 skóry w sumie. Nie! Kurde, co ja zrobiłem? Kurde, strzałę żem zgubił. Przez przypadek strzeliłem. Gdzie ona jest teraz? Kurde, blade. Tam jest jeszcze jeden wilk. Dobra, chodź tu, wilku. Dobra, idzie za nami. A tą strzałę muszę. O, tu jest, dobra. No dobra. No dobra, mamy 3 wilki. Idę się trochę ogrzać. Czyli mamy 3 skóry i trochę mięsa. No jeden kawałek mogę zjeść dziennie, także coś tam jest. Dobra, przespałem się szybko. Idziemy. Polować tego jelenia, mam nadzieję, jakiegoś spotkamy. Na razie same wilki. Dwie strzały, a gdzie trzecia? Chyba została w jakimś wilku. O, chyba zebrałem. Tak, mamy. Dobra. Dobra, to lecimy.
Tutaj nie widać żadnych jeleni. Szkoda, bo tu zawsze przeważnie są, ale... No ale nie ma. Za to wilk jest. No nie, jeszcze idzie. Dobra. Kolejny wilk zabity, ale nie ma jeleni. W sumie mogę wilka zjeść sobie na jak będzie jakiś problem. Ale wolałbym jelenia. Wilki oczywiście też obierzemy sobie. Ale szukamy jelenia. No kurde, bo muszę mieć coś jeść. Astrid głodna zaraz będzie, a tu nie ma co jeść. Patyki na opał, bo nie mamy czym palić, także to też jest bardzo ważne. O, jest jeleń, kurde. Astrid, jest obiad, tylko oczywiście jak go uszczelimy, to będzie obiad. Dobra, teraz tylko, żeby go nie spłoszyć jakoś. Co ty robisz? No nie, już, no, już mnie usłyszał. Serio? Czy zobaczył? Nie wiem. No to będzie problem, bo ja nie wiem, czy go trafię z takiego daleka, jak on tak ucieka. Kurde, nie trafiłem. No i złamałem strzałę. Na skalę. Obok niego, no. Astrid. Traf tego jelenia, proszę cię. Chował się gdzieś za skałą. Go nie widać. Kurde, gdzie on jest? Tu jest. Kurde, no to... Popie, jaja se robisz? Hipotermia. Ja pierniczę, no nie trafię tego jelenia. Ale jaja. Ale jaja. Życie tracę, a ja nie mogę trafić.
Znowu się ten łuk zaciął, no. A nie, nie trafię go. Nie trafię go po prostu. I tyle. No i za każdym razem, jak nie ma strzału, od nowa trzeba schować łuki, wyciągać, bo się nie da strzelać. Kurde, no. Co za uparta gadzina. Żebym chociaż w niego trafił, a ja nawet trafić w niego nie mogę. Blisko cały czas i tyle. O kurde, w końcu go w biegu trafiłem. Ja pierniczę. Dobra. Żyjemy. Dobra, Astrid. Rozpalaj to. Czego ja nie mam, kurde? Podpałki, no serio? Dobra, mamy jedzenie. Tak więc spoko. Zabieramy to wszystko. Idziemy. Pogotujemy sobie. Oprawimy też te wilki. Dobra. Godzina. Astrid, musi być ciężko, bo wiesz. Dobra, idziemy do domu. W sumie mogłem sobie zjeść kawałek już. Dobra, pierwszy jeleń upolowany, także o. Łatwo nie było, niestety. Moja celność do jeleni to trochę pozostawia do życzenia, no ale ważne, że się udało. Nie mamy nic do jedzenia, także nie wiem, czy my tu kurde w ogóle.
To idziemy bez tego jedzenia. Czy nie będzie po drodze trzeba się zatrzymać? Bo jeszcze kawałek jest do przejścia. No dobra, pogotujemy sobie. No, kurde, następny idzie. Nie wiem, ile potrzeba do tego. Do futra. Mamy trzy, także upolowane. Ten leży w sumie niedaleko, to można po niego przyjść też. Gorzej z opałem będzie, bo nie mam opału, żeby to gotować. Dobra, już prawie w domu. Tu jeszcze są patyki. Będziemy mogli jutro sobie zacząć robić te nasze rzeczy, co mieliśmy robić. No właśnie, z tym jedzeniem to już jest problem. Jeszcze Astrid, kawałek wytrzymaj. Kurde, żeby my tylko nie stracili tego, bo nie wiem. Dobra, te piórka to później pozbieram. Ale podejrzewam, że chyba stracimy to, bo nie wiem, czy już zdążę tam dojść i rozpalić ogień. Wykroić i ugotować jeszcze. Dobra, ten wilk, żeby stąd poszedł sobie. Kurde blade. Dobra. Dawaj szybko to. Pół kilo. No
Dawaj, dawaj, kurde, bo się kończy. Jeszcze gotować trzeba. Dwadzieścia 8 minut? No to nie zdążę, no nie mam nic do jedzenia. Kurde, chyba herbatę muszę wypić jakąś. Dobrze, że mi się przypomniało o herbacie, dobra. I tą z grzybów rejsi też, jeszcze jedną. A, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ile tu jest? 23 minuty. No dobra, to możemy teraz sobie pomału robić. Dwadzieścia 4 minuty, dobra, rób. No nie, jeszcze ogni. Wiatr się zmaga. Trzydzieści 6 minut. Nie wiem, czy utrzymamy ten ogień tutaj. Ale zbieramy. Worki to powinienem w sumie wyrzucić, a nie. Trzymać przy sobie. No ale dobra. 23 minuty jeszcze. I ostatni worek zbieramy. Na 2 dni wystarczy. Może. Dobra, to wezmę do środka i niech się suszy już. Co ty robisz? My tu jeszcze coś pogotujemy może. 38 minut, 28. Tu mamy jakieś jeszcze te patyki. Dwadzieścia minut. Siedem patyków z takiego krzaczka. To dobrze. Cztery minuty. Wody ile mamy? Litr 40.
teleportowanie wskoczyło na trzeci poziom. Plus 15 kalorii z każdego ugotowanego artykułu. Rozbijanie puszek nie powoduje utraty kalorii i czas gotowania skrócony o 10%. Czyli otwieracza już nie musimy nosić przy sobie w sumie. Czas gotowania skrócony. No dobra. Ale najlepszy poziom to jest piąty. Także jeszcze daleko do tego. Dobra, jak tam nasze ubranka? No i jutro możemy zacząć sobie tutaj już robić. Może pójdę po garnek i w garnku tą wodę zagotuję, bo w tym to... Będzie gotować i gotować. Dwieście dwie minuty. A ja nic tutaj nie mogę zrobić. Szkoda, że nie można nic tutaj działać. A to co to jest? A strzała. Musimy zrobić strzały, bo zostało mi nie wiem ile tych strzał. Dwie, jedną złamałem. Ale dobra, odzyskamy rzeczy chociaż. Ważne, że nie zgubiłem, to jest dobre. W sumie mógłbym poczytać tutaj, jak robię sobie to, tylko że nie mam już z czym palić. Kurde. To ile ma? Dobra, to będzie do ugotowania. Pierwsze. To ugotujemy te mniejsze na razie. Dobra, tu jest 900. Tu 900. Tu 600. Czyli 3 duże kawałki i 2 małe jeszcze zostały. Czyli mamy 6 dużych. Czyli łącznie na 3 dni w sumie może by starczyło. To możemy zjeść sobie. No i nie wiem, czy tego nie dogotujemy już chyba, bo nie mam czym palić. Chyba, że tam jest jeszcze krzak jakiś, ile? 17 minut. Dwadzieścia dwie minuty. Nie wiem, czy to się nie spali. Dobra, wrzucę ten większy kawałek. To można rozebrać, czy nie?
Kurde, chyba nie można. Trzy patyki z gałęzi. Jednego patyka brakuje jeszcze i będzie dobrze. I can't feel my hands. Jeden kawałek zostanie nieugotowany. Nie będę tracił węgla na to. No i ten malutki, co zostawiłem go, niech będzie tutaj. Przyda się. Wody mamy trochę, także będzie dobrze. Zrobimy te rzeczy i ruszamy dalej. Opuszczamy tajemnicze jezioro. Idziemy w stronę przybrzeżnej, zniszczonej autostrady, tamte rejony. Później na Pustkowie. Z Pustkowia na Wesołą Dolinę, Wilczą Górę. I na Kanion Popielny po plecak. Jak zdobędziemy plecak, to wracamy, idziemy na nowe terytoria. Jak dożyjemy oczywiście do tego momentu. Bo możemy nie dożyć. Po drodze oczywiście trzeba zrobić kurtkę, sakwę, także trochę to zajmie, o ile, no tak jak mówię, o ile dożyjemy. Dobra. Podpałkę to się zrobi w domu później z czegoś. Trzeba iść spać, kurde, niech się to kończy, idziemy spać. Kawałków mamy dużych. No i dobra. Idziemy. Idziemy do domu. Tu jest jeszcze patyk do rozebrania, jedna pochodnia. Jutro tworzymy oczywiście nowe rzeczy. Tu jeszcze królik jest do rozebrania, ale to dzisiaj nie zdążę go rozebrać, bo już jest późno. Pijemy. Środek dnia. Dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.